Dobra, ale wiecie co, ja chyba, bo widzę, że to nie jest... Hytham? Things have not gone as planned. Hytham! Halo, ziom. Perhaps you can aid me in locating Hytham. What is your purpose with him? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Aznar! I see you've met Eivor Wolfkist. Ah, so you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland. The letter is from Dublin's king. Sadly, I seem to have misplaced it. The king of Dublin? Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Azar is from the east, but lives in Ireland now. But in matters of trade, Azar, your king should petition Randvi. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Ah, oh, yes. An unfortunate incident, most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay, I will put things right. As you see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely clear. Of course, my friend. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. Okay. What manner of king is it that sends me letters from Ireland? U ujścia rzeki Nene. Dobra, ale ujście rzeki Nene to chyba było przecież w tym, nie? Na tamtych wyspach, czy tu gdzieś? A nie tu. No dobra, to śmigamy tam wtedy. To polecimy tu. Szybka podróż oczywiście. Tu sobie statek przywołam i gitara. Dobra. To gdzieś tam jest. Jak to się robiło. O, dzięki za follow-up, klawy. Dobra, wzywamy statek. Siedem nowych zbroi tu jest? Grubo. Nie sprawdzałem jeszcze w sumie. No w sumie jak? No, dopiero go odpalamy, także... Jaki event w Minecrafcie? Wiesz co? No tak nie mogę spoilerować za bardzo, po prostu... Będzie coś takiego, no myślę, że nie będzie jakiś on długi. W każdym razie można fajne rzeczy zdobyć. I wygrać może nie tylko jedna osoba, nie? Także myślę, że warto się tematem zainteresować. Jak to by się grało teraz, tak, dobra. Co tu się dzieje? Jakie ładowanie co chwilę. Za jakich pingów za dużo? O czym mówisz? Co to za ładowanie takie co chwilę? O co tu chodzi? Jest blockade to be cleared. Save'y były, czy co tu chodzi? Nie wiem. Dobra, zróbmy tu najazd w takim razie. Ale widzę, że będę musiał chyba trochę grafę zmniejszyć, bo coś tu się... Wcześniej tego nie było, więc... O, właśnie. Mamy już chyba kolejny dowód na to, że kolejny dodatek i są kolejne jakieś już błędy znowu, w sensie może kwestia optymalizacji jest nie do końca dograna. Także wyczyszczę to, co mam tu wyczyścić i chyba... Gdzie to jest? Czekajcie, może zróbmy tak, o. Dobra, mamy czterech tych samych, tak samo wyglądających ziomków. Już mam trochę, wiecie... Żywienie z poprzedniego dodatku, nie? Porobieni, dobra. Nie różnią się.
się za bardzo. No właśnie, wiesz, no to jest pierwsza misja, także zobaczymy zaraz, nie? Co tu się dzieje? Czemu się nie chce ruszyć? Ale mam wrażenie, że jest tutaj naprawdę coś jest grubo nie tak z tą... Dobra, wzięte. Mam nadzieję, że nie będę musiał teraz zbierać znowu żadnych dziwnych rzeczy. Ty gdzie? Jaki Spider-Man, ty? Dobra, wejdźmy tutaj do góry. Kiedy Minecraft? O 13 będzie Minecraft. Wiesz, godzinkę pogramy w to. Poczekamy, żeby się ludzie zebrali na Minecrafcie, żeby ten event jednak, wiesz, był dla więcej niż 3 osób, nie? Nice. Dobra. Miałem to jakoś coś klucz tu? Tam coś było do zepsucia, jak zwykle nie ogarnę. Dobra. No zobaczcie to, nie, że po chwilę jakieś ścinki na zapis gry, to w ogóle świadczy chyba o tym, że znowu jest coś niedopracowane. O, robieni chłopaki, co ty? To co się tutaj rzucasz? Następny. Dobra. Porobieni te sztylety, to w ogóle nawet nie patrzę chyba w ogóle kim się bije tak naprawdę. Bo i tak nie ma znaczenia, każdy dostanie po łbie. Dobra. Chyba to jest takie. Może pod spodem coś, czy o co chodzi? Tam coś jest. Aha, nie, to się tak zaznaczy, że jest do wybuchu. Dobra, nieważne. Dobra. Tu coś jest, o co tu chodzi? Pod spodem coś jest, tak? Chciałem to spalić. Zapasy pełne, zobaczcie, a to nic nie stoi w ogóle, nie? Podnieś, co podnieś? Na pochodnie. Dobra. Południowe konstrukcje zniszczone. Dobra. Chciałem to spalić po prostu, czy o co chodzi? Tak, dobra. Zróbmy tak. I wracam tam w sumie jeszcze. Nie ma tam żadnego szybkiego tego? Nie ma. Polecam grać sztyletami? No pewnie, że tak. Ulubiony generalnie, wiesz co, zestaw na obecną chwilę i to od dłuższego czasu już, także. Dobra, jeszcze tutaj, dawaj, do góry wejdziesz czy nie wejdziesz? Nie wejdziesz. No wejdziesz, wejdziesz. A? Chciałem tutaj zepsuć, jak to jest wszystko betonowe. Tam coś jest, dobra. Jeden tam jest. Nice, dobra. Asar's trading rivals are defeated. The river is clear. Now we'll see about this so-called King of Dublin. Aha, i wracamy do chaty, dobra, no to wracamy do chaty. W takim razie, cyk, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jak pójdziemy do tej Irlandii, to jednak trochę będzie to lepiej zorganizowane. Zaraz się dowiemy. Już jest coś do budowania, dobra. Aha, czyli to pewnie będzie znowu, że wyprawa do, tak jak tutaj było, z tymi rzecznymi najazdami.
Skoro mogę to zbudować coś u siebie we wiosce, w osadzie, będzie trzeba tu wracać pewnie. Azar, the river is clear, save for a few bodies and sticks. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolfkist. The scar on my neck. Ah. My Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland, I will be found in the trade post, once built. Oh, and I found your letter. Here. Irlandzka placów. Oro szlachetnego króla, bla 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 bla. Twój kuzyn Barit. My cousin Barit is alive and king of Dublin. The North near never failed to delight. Okej, nagle się dowiadujemy, że mamy kuzyna, który jest królem Dublina. No kurde. Serio. Co jest w ogóle, no. Eivor, are you prepared to go to Ireland? Tak, jestem. Asar, you did not tell me the king was my cousin. It was most amusing this way, was it not? A little mystery. I prefer to know what is what. But it was a pleasant surprise. He's eager to see you. Shall we set sail? Tak jest, lecimy. Yeah. I would like to see this land. No, fest naciągany dosłownie. Trochę ponarzekam, ale myślę, że ma to, wiecie, skądś to się bierze, nie? Właśnie ja tego nie rozumiem, tak samo jak wypuszczali tego Cyberpunka. Co za problem było poczekać jeszcze ekstra 2-3 miesiące, dopracować i wypuścić dopracowane, zoptymalizowane, nie? Rozumiem, że hajs się musi zgadzać i tak dalej, są terminy, no ale z jaj. Azar, how is it that Barith, as Norse as ice, is king of Dublin? Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Odd to think of Barith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many, many kings. They litter the countryside, and Barith's throne is not secure. Flann Shinna calls the tune. Who's he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Barith will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right. Ja wiesz, Irlandia będzie wyglądać tak samo? Myślę, że tak, wiesz, no zobacz. No już wygląda tak samo jak Anglia, nie? Ale zobaczcie, jakie ładowanie jest. Tekstury się w ogóle nie ładują. Straszna optymalizacja tego jest, zobaczcie. No jak Cyberpunk, nie? Ja widzę, że szybko będzie jakiś patch ugrywany. Berlach się powinien nazywać. No tak, dosłownie. Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. A nie wiem, wiecie co, coraz bardziej, tak im dłużej te gry są robione, to coraz bardziej wydaje mi się, że nie ma sensu kupować gier na premierę tych dodatków w momencie, kiedy to wszystko wychodzi, nie? And you. The seven-year-old lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There's much to tell you, Barith. But let me breathe your Irish air.
thank you for keeping to jest Jorvik po roku w Rosji. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. A 17-year-old son. And rather a difficult boy at that. Come, there's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly, you have a fine life, Barith. Castle? It is a wooden house. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rug merchant's wooden hovel, Barith. Dobra. Odblokowano zawartość premiową. To jest jaka czapa, patrzcie. Serio w Rosji jesteśmy. Just look at her dogs. The babe of a city, but the biggest port in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our dogs. It is upon the strength of this port I plan to secure my kingship. Asar told me that your throne may not be entirely steady. King Flann needs some persuading, is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship... Zobaczcie, jak trzęsie tego Eivora. Jakieś ściny ma w ogóle, straszne, nie? Jakby, zobaczcie. No one else I trust my commerce to, old man. You let him call you that? I call him worse things. Barith, my king! I still owe you a whole. Niedługo Beskitu... ludzie, którzy będą kupowali gry na premierę i grali w dniu premiery, to odcinki pierwsze będą tylko i wyłącznie na temat tego, że wiecie, będą jaja z tego, jak ta gra wygląda, w jakim jest stanie, chyba nie. Eivor na kurwa węgorza, dosłownie. Podniecił się, że ma brata w Irlandii. Aoife, to jest mój cousin, Eivor. Show him the bow I had you make for him. Widzę, że często może być tak właśnie odwrotnie, że ktoś, kto chce pograć od razu, się zawiedzie z tego względu właśnie, że tak będzie gra wyglądała, nie? Lepiej poczekać miesiąc, dwa i na jakiegoś jednego czy dwa patche i tyle, nie? Pać idziesz? No to dobrej nocki. Południe, nie ma problemu. This is for me. The craftsmanship is beautiful. My best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them all? Of course I will. Stand ready to be astonished. Aren't you the confident one? Sure, I'll be embarrassed for you if you shat on the egg. Watch my arrows fly. I certainly will. Go. It's a very nice bow. Ta super łuk, dobra, no. Dobra, już fajnie, idziemy dalej. Co ty mi tu dałeś, pokaż. Kiedy jest stream 2.4H? Wiesz co, no jak będzie ten, jak będzie... Będzie jakiś weekend. Cały trafiający, jeżeli punkty wziąłem truciznę. Dobra, spoko. Wiesz co, w jakiś weekend po prostu, jak będzie więcej chętnych do tego po prostu. Well done, cousin. Można zrobić po prostu jakoś nawet dzisiaj można zrobić w sumie. Na Discordzie ten. Jakąś ankietę czy coś, wiecie, że kto będzie, kto by chciał po prostu obejrzeć tego streama teraz, w tym momencie, powiedzmy jakoś w ciągu tygodnia czy dwóch. To można zrobić w jakiś weekend. Albo może niektórzy wolą, wiesz, tak jak gadaliśmy wcześniej, 12-12 po prostu, wiesz, dwa streamy pod rząd, tylko powiedzmy w sobotę i w niedzielę na przykład. No wiesz, jak teraz jest na streamie, zobacz, ile 8 osób, 9, tam koło 10, normalnie jest, wiesz, z 5 osób, to przez cały dzień wątpię, żeby, wiesz, ktoś ze mną wysiedział tyle czasu, nie? No wiesz, odpalimy streama 2.4H, gdzie przez 80%, no może nie, no dobra, ale przez połowę czasu nie będzie nikogo praktycznie. To w sumie, wiesz, trochę zmarnowany stream bym powiedział, nie? To po co tak robić? O to w tym streamie chodzi, żeby jednak się tutaj, wiesz, z widzami
trochę pograć w gierki z widzami i tak dalej, także pod tym kątem myślę po prostu. Tak, no stała widownia, pewnie, no tylko wiesz, chodzi o to, żeby tej widowni było trochę więcej, żeby każdy sobie mógł, wiesz, popykać jak chce i tak dalej. Wiesz, no bo chodzi mi o to, że głupio by mi było na przykład odpalić streama 2.4H, grać powiedzmy przez 16 godzin, a potem na przykład jest, wiesz, nikogo nie ma, no a bez sensu streamować dla samego siebie, wiesz, jak będzie zero widzów na przykład w środku nocy, nie? Wiesz, jak mam gadać sam do siebie, to trochę bez sensu, nie? Dobra, co tu się dzieje w ogóle? Hey, you're Boris' cousin. Dołącz do uczty. No Boże święty, nie chcę. Hi. Enjoying yourself? Zanim wejdę do Minecrafta, to mi zaprojektowałeś skina. A oko, zobaczę, zerknę jak to wygląda. Barry. No nie chcę mi się zmigać ze wszystkimi. How do you feel Barrett has done as king? Oh, he's done a lovely job he has. Likes to throw feasts. Invites us common folk. More host than king, perhaps, but he's a fine man, and the city has never been busier. Can I ask, what is your life like in this city? Well, I'm a tanner myself. Long days, strip and hike. I can. Dobra. Enjoy the... You as well. Dotrzyj do Barida. Aha, czyli już koniec uczty, tak? Nie. Siegfried! I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flan will take you on as his farting court jester. Think with your head and not your arse. Flan can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the arse. Enough! Ale nawet gościu wygląda jak Irlandczyk. Ten młody przynajmniej. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? Nie czytam, o czym gadali, ale młodego trzeba opierdzielić z góry od razu. Only shitbirds mock their father under his own roof. Right, because the cousin who just arrived has the authority over how I speak in my own home. In no way, you'd be knocked to the ground by now. Come on then, if you've any guts worth respecting. Jaki gość! Whelp, you won't land a single punch. Siema Jahoza, siema siema. Dobra, młody, weź mnie tutaj. O. Gdzie się rzucasz, młody? Ja wiem, gdzie go wkleić, spoko, dzięki. Jak będę się przełączał na Minecrafta, to go sobie, to go wgram i zobaczymy, jak to wygląda. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone? You aren't happy with how your father rules. Dar has the makings of a fine king, but he chooses to play the unctuous merchant instead. Ah, spoko. A visit to Norway might do a young Viking girl like you some good. I'd love to go with Dar. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. I've lost track of your father. Any idea where he might be? He wanted to clear his head. That means he's visiting grandfather's grave. Dar has a chat with him almost every day. Barith can commune with the dead? No. His conversations are all one-sided. The grave sits at the top of the hill. I'll find him. Thank you, Siegfried. Eivor! Strasznie kole w oczy te tekstury, które się nie chcą wgrywać. Mapę, pokaż mapę. Jak wygląda mapa? Okej. No cóż, do małych ona nie należy. Ale nie powiem, że tak jak Winlandia chyba miała podobnych rozmiarów mapę, gdzie połowa była pusta, więc zobaczymy tutaj. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Zrobię sobie najpierw to oczywiście. Gdzie jest ten...
Tam jest. Lecimy po synchronizację i idziemy z gościem. Nie mogę się doczekać, powiem szczerze, jakiegoś zadania po prostu z tymi, wiecie, tymi tam druidami całymi. Ale widzę, zanim do tego dojdzie, to trochę to będzie trwało. Mam nadzieję, że naprawdę szybko wyjdzie jakiś patch, bo to zobaczcie, jak to się ścina w ogóle, nie? O, właśnie, ekran ładowania, zobaczcie. To jest w ogóle masakra, nie? Wygląda tak, jakby się dopiero, wiecie, gdzie ty skaczesz? Wygląda tak, jakby dopiero jeszcze się ściągała ta, mapa się ściągała i w trakcie grania się instalowała, nie? O, zobaczcie. Jak to wygląda. Oj, nie no. 55 mocy? Gdzie mocy? 55? Że kto? Że ja mam tyle mocy? Nie gadaj, bo nie patrzyłem nawet. Dobra, właśnie tu do góry, ziomek, gdzie ty idziesz? A, tak? Trzeba. Nawet tu jest ładowanie, no masakra. Aha, o to ci chodzi, że wymagany poziom. No właśnie, nie? Wiecie, miałem cichą nadzieję, że jednak będę pozytywnie zaskoczony tym dodatkiem. Gramy ile w sumie? No z pół godzinki może gramy. Jak do tej pory, to wręcz przeciwnie. Please challenge, no. Dobra. Co to jest? Placówka handlowa. Najazd można zrobić. O. Dobra, spoko. Znajdź Barida. Jest przy rodzinnej mogile na południe od Dublina. Czyli, że gdzieś tu pewnie. To na wzgórzu opodal rozłoży z tego drzewa. To pewnie tu, dobra. Na dół. Już w Origin lepiej było. Wiesz co? Ja myślę, że to jest kwestia początku po prostu, że... Przepraszam, że w ciągu, mam nadzieję, no tygodnia, może dwóch najpóźniej jakiegoś patcha wypuszczą po prostu, nie? Który, wiecie, załata te wszystkie właśnie głupoty, co się teraz dzieją. No właśnie, a propos głupot, które się dzieją. Ubisoft mnie zaskakuje z każdym jednym, każdą kolejną grą, z każdym patchem w ogóle. A ja przez chwilę myślałem, że to mój komputer nie ogarnia, nie? Dobra. Idźmy z tego. Biegaj, jedziemy. O, aha, teraz tu nie mogę na koniu wbiec. Ojejku. Gdzie ten Gaugan jest? Orła też nie mogę? Mogę na szczęście. Dobra, tu gdzieś. Ale trzeba im przyznać, Ubisoftowi akurat trzeba to oddać, że potrafią zmusić gracza do tego, żeby grał w ich gry długo. Na zasadzie takiej dużo biegania, dużo takiej, wiecie, zapchaj dziurę takiej, nie? Why so uneasy? Czy masz tego wilka? No spoko jest. Ostatnio go kupiłem właśnie w sklepie za opale. A king must forever be on guard. When I'm upset or uncertain, I come here to seek my father's spirit. I didn't even ask after him. Somehow I knew he'd
some years ago. He was destined to die in battle, and he did. He sits with Odin now. My family owes yours a solemn debt. That winter, your family came to stay with us. I remember your birth, screaming like a warrior. The plague year. No one would take us in. No one but your mother and father. I owe your family my life. And what a life we had. I have fond memories of you and I slipping out to hunt. In dead of night. Stars in the sky, moonlight on snow. And that's how I got that scar. I do feel bad about that. What about the one on your cheek? This? A caution from the gods about my vanity. Come. Oho, dobra, coś się w końcu zaczyna dziać, czy nie? Do you see something? My imagination run amok, but let us away. No dobra. Funny how just the slightest noise sets a fellow on edge. I co, gdzie jesteś? I could sleep a week. Not as dry as the old days, eh? When we searched the night in hopes of catching a will-o'-the-wisp. Did we catch one? I have a memory of catching one. Tak, wiesz co, teraz będzie, teraz stream będzie podzielony na YouTube'a. Co tu się dzieje? What? Back! Spike! Who are these men? Damn you bastards! No przecież to są ci bandyci, nie? Reskin bandytów, zobaczcie, i to w sumie taki całkiem... Całkiem leniwy bym powiedział. No ale dobra, okej. Okay. Nie przesadzajmy. I co, ziomek? Się podjarał, ty, co tu się wydarzyło? Who were they? My ascension to the throne has not been without contest. The previous king's son, Thorstein, is resentful. You told me nothing of this. You are my guest. I am not going to burden you with petty concerns. Petty concerns? I now know why you've been anxious all evening. Tis worrying. He's never been so bold before. He sees you as a usurper to his throne. Perhaps, but he doesn't seem to want to take it. He contents himself by stealing and smuggling with his band of ruffians. It's petty Viking raiding, but it puts me in a bad light with Flan. That's certain. Keep a sharp watch. Brigands rove the streets tonight. You can be sure of me, my king. Tam wyglądali trochę inaczej, no chociaż tyle, nie? Albo się skin nie wczytał po prostu. I się wydaje, że wyglądają inaczej. Dobra, mamy którą? 20 minut jeszcze do tego. No dobra. No kręć tą korbką. Do eventu, do Minecrafta, 20 minut, wiesz? You know I am always the last to leave a party. What is wrong? We were ambushed by Thorstein's men. Rivals I was not made aware of. Small wonder King Flan does not embrace you, Barith. You cannot keep control of the Vikings in your own city. Thorstein makes me look like more of an arse than I do on my own. I see. Kurde, ty piosenek, dzięki za palenie. Witam serdecznie. Cousin, I will take care of Thorstein. No, I do not want to drag you into this sorry mess. Perhaps he'll accept silver to lie low. For a week or two. But then he'll be back, and back again. I can remove this blood, once and for all. Eivor, this is not your fight.
For any and all of your god's sakes, Barith, let Eivor help you. As of this moment, Barith, my arm is yours. Whatever is needed to bring Flaunt's smile upon you, I will do. Eivor, I've never been so happy. Your family saved mine those years ago. A fitting reply would be to secure your throne. I will start with Thorstein. It happens that Siegfried may know something. He once ran with Thorstein's gang. Sadly true. Seek him tomorrow in the marketplace. After a night of carousing, he likes to recuperate there. We will begin to forge a bond with High King Flann on Rise of Sun. No i dobra. Dobra, coś się zaczyna dziać. Na głosowym was nie będzie? Spoko, nie musicie być na głosowym. To znaczy... My tak, jakbyście mogli być na głosowym, tylko nie musicie nic mówić oczywiście z mikrofonem. To jest spoko, a jak nie, to po prostu streama sobie, żebyście mieli odpalonego, nie? Wtedy, żebyście wiedzieli o co kaman. Nikt nic mówić nie musi generalnie, także spoko. Grab. Strasznie dziwnie mi się w to gra, powiem wam szczerze. Tak, jest za dużo tych różnych takich ścin i wszystkiego, że w ogóle nie czuję tego klimatu, tego dodatku, powiem wam szczerze. No zobaczcie, tekstury się w ogóle nie wczytują. Strasznie to wygląda. No, no dobra, ryś załapał. Ale że co, że mam rysia, czy co? Nie mogę na nim jeździć? Albo miałem po prostu, wiecie, zbyt wygórowane może te oczekiwania co do tego dodatku. I teraz się po prostu zderzyłem z rzeczywistością. To w szachy będziemy grać? Ty no nie gadaj. To dobrze, że Lochult jesteś na tym. Teraz mi powiesz jak się gra w szachy. To on tu gra, zaraz zobaczymy. Jako koń można na rysiu jeździć, spoko. Siema rudy piesel, jak się ma, siema. No 170 to za dużo, zdecydowanie, powiem szczerze. Dlatego mówię, jak jest ta, teraz jest ta promocja, plus jeszcze punkty można wykorzystać z Uplaya, to tak 90 zł za cały Season Pass, czyli za ten dodatek, za kolejny, który wyjdzie i tak dalej. Jeszcze jakaś jest, zadanie Berserkera jakieś jeszcze jest. To wtedy się opłaca, ale... It was a rough night. I drank too much and I am desperate to calm my belly. I cannot help your belly, but could you tell me what you know of this man, Thorstein? Ah, Ta told you I tried to join his gang, eh? Thorstein's a real Vikinger. Like you, but louder. You weren't allowed to join? Too young and gangly. Amar wouldn't even show me where his hideout is. Tell me a bit about this Amar. Likes a rail the way kittens like milk. Spend her time getting tiddly on the docks, chatting up passersby. I will speak to her. Warcabo Chińczyk jakiś. Regret not letting you in his gang. Listen to me. If you're smart, you won't cross Ama. She's a vicious fighter. No, na Chińczyka mi to wygląda trochę. Ale dobra, nie myślałem, że będę musiał z nim grać. Na szczęście nie trzeba. Znajdź i przypytaj Ama. Często je w dokach. Gdzie są doki? Tu są doki. Siema się. To myślę, że jakiś błazen jest, dobra, nieważne. Siemano, szukam. A my szukam. Czyli teraz będzie trzeba pić pewnie. Wyzwanie Berserkera z Afriką, masz a skąd? Bo ja dopiero teraz je dostałem, jak kupiłem tego Season Passa, nie? What are you drinking, friend? The finest ale in town. I like fine things, so you have my attention. What are you doing here, darling? Looking for good drink and good company. You've stumbled into the right ale house. Excellent ale and better conversation. The ale leads to chatting, leads to
Well, who knows? Let's find out. A? No z jako się piło właśnie. Patrzę chyba coś było, nie? Tak. A teraz fokus. Dobra. Pierwszy zawsze na rozgrzewkę, nie? Cześć, miechów temu miałeś grubo. Znaczy ja to widziałem wcześniej. O, właśnie. Dobra, czekajcie, skończę, to pogadamy. Dawaj, łykaj to szybko. Dobra. Skol, dosłownie. Cześć, miechów temu miałeś. To znaczy, widziałem, że to jest stare generalnie, to już od dawna jest. Tylko właśnie nie wiem, jak wy to za fliko macie. Bo mi to wyskakiwało tylko do kupienia po prostu, nie? Że mogę sobie to w sklepie Helixa kupić. A że nie kupowałem, bo nie jestem zwolennikiem kupowania właśnie w tych sklepach i tak dalej. Z Xboxa. To jakieś te wasze... Te. Ja, to te jakieś tam pasy, tak? Taka tarcza, dziwna. A not very bright brother. He entrusted me with a key to his secret lair. He has a lair. I would very much like to see that. Over in Dubke Landing? Sorry. Thorstein would get all pouty. But perhaps you'd like to join me for a meal. I'd rather join you for something else. Ooh, can't wait to find out what that is. But hold that thought. I don't feel well. I best move about a bit. Radny klucz. Okej. Okay. Tak, po pijaku jej buchnę klucz, na pewno. Eivor na tym. Eivor na misji. Dobra, jak ją tu rozpykać? Trzeba by ich jakoś odciągnąć. Ej, ziomek. Idź szybciej. A, dobra, to ja nawet podejść tu nie mogę. No i dobra, no trudno, dobra. To dostaniesz po mordzie i tyle będzie. Gdzie ty włazisz? Co tu się dzieje? Złaź z tego, gałganie. No. Co tu się odwala w ogóle? Dawaj, ciachaj go. Najpierw się pozbędziemy tych gałganów. Chodź tu. Dobra. Chodź teraz ty, kobito. Ara. Dobra, i do wody wszyscy, nikt nic nie widział. Medytację zrób? A po co? Aha, żeby mi ten alkoholizm przeszedł, że tak powiem. Dobra, znajdź kryjówkę, szukaj na przystani dub coś tam. Stretch your wings tu. Nice. Dobra, lecimy. Za godzinkę. 10 minut jeszcze mamy, to może zdążymy. Siemano, nie mam czasu tam z wami rozmawiać, ludzie. Łościno i tu potężno.